Witam w kolejnym odcinku, zagramy w Poldek Driver. Dzisiaj Poldek Super Rally, 69 koni mechanicznych, trasa Wiocha, odcinek pierwszy. Poziom trudności średni i zaczynamy. Trwa wczytywanie gry. I już. I start! Roman rusza tutaj z rozmachem, od razu jest ostra tutaj wymiana błotników i jest na trzeciej pozycji. Tutaj Polonezy ładnie tutaj zasłaniają pole widzenia naszemu Romanowi, ale ten jakoś udaje mu się uciec i wyjeżdża w każde drzewo po kolei. Dymy idą spod maski. Roman jest z powrotem na trzeciej pozycji. Biały Polonez go wyprzedza, ale teraz coś tu pod górkę zwalnia. Czerwony jest na górce. Nasz Roman ścina zakręt koło słupa tak niebezpiecznie i prawie dogoni Czerwonego, ale jest teraz na drugiej pozycji i właśnie dogania go, ścina ponownie zakręt, by tylko dostać się do tego dziwnej strzałeczki i wjeżdża w nią i jest już pierwszy. Teraz tutaj dziwna kolejna lokacja. Oczywiście musiał zaliczyć drzewo, bo on akurat lubi zaliczać drzewa. Troszeczkę zgubienie się tutaj na trasie i czerwony Polonez już go wyprzedza. I teraz ponownie zgubił się na trasie, ale tutaj pomiędzy drzewami wykonuje takie szalone manewry i udaje mu się wrócić na tor. Teraz tylko jeszcze ponownie musi wyprzedzić czerwonego Poloneza. Jak widać, nie będzie z tym trudno, bo już go wziął i już jest pierwszy. Ale wjeżdża w słup. No i ponownie dymy spod maski. I Roman... Ale i tak Roman jest na pierwszej pozycji. 10 jakby checkpoint na 18, już 11. I teraz tutaj swoją techniką ścinania wszystkich zakrętów tutaj cały czas utrzymuje się na pozycji. Teraz znowu te drzewa nieszczęsne wjeżdża, tak jakby nie widział ich. Nie wie, nie wiem, nie wyczuwa swojego auta czy co. To jest dość podejrzane i teraz ponownie słup. Jakby dopiero co nie dojechał, zapomniał wcześniej i dalej zapomniał, którędy ma jechać. Co z tym Romanem się dzieje? Ale no nic, jest na pierwszej pozycji, już coraz bliżej do mety, jeszcze tylko 3 punkciki, jeden już widzimy przed nami. To jest ten fajny, taka tutaj góreczka, później będzie z powrotem góreczka, będziemy się na nią wrócić. I ponownie tutaj ładnie ścina ten zakręt, tym razem nie wjechał w ten słup. No i teraz chciał za bardzo ściąć ten zakręt, poszły dymy spod maski, już maska jest cała pogięta. No i troszeczkę go tu przyblokowało, na szczęście jest taki dystans, wywalczył sobie taką przewagę, że nie musiał się teraz martwić tym, że przegra. I ostatni checkpoint przed nim, czarny już prawie dymy spod maski, bo znowu wjechał w drzewo i jest pierwszy. Brawo dla Romana. Oby więcej takich wyścigów. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.